Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku byka i zapraszam na horoskop na czerwiec. Byk. Rycerz kielichów będzie Wam towarzyszył w tym miesiącu. Zobaczmy, 4 tygodnie, miłość, emocje, relacje. Jakiś duży wstrząs mi się tutaj dla Was szykuje. Kochane moje byki, za sprawą jakiegoś mężczyzny. Tutaj mi się pokazał król denarów, jego osoba chciała się właśnie wyłonić w tym pierwszym tygodniu. Przy nim wieża. To może być jakaś kłótnia, to może być decyzja, która Was bardzo zaskoczy. To może być jakiś wstrząs, którego się zupełnie nie spodziewaliście, przy tym mężczyźnie właśnie. I tutaj akurat ten rząd jest, symbolizuje również relacje, czyli nie tylko może być to związane z Waszym partnerstwem, ale również z jakimś mężczyzną z Waszego otoczenia. Tak jakbyście sobie powiedzieli w tym drugim tygodniu, no tego się nie spodziewałem albo nie spodziewałam po tym człowieku. Tak jakby Wasz świat na kilka dni, na jakiś czas albo nawet albo na moment po prostu runął w posadach i potem wraca wszystko do normy. Tak jakby bardzo ładnie wszystko się zabliźnia. I prawdopodobnie ten wstrząs był potrzebny po to, żeby zacząć budować coś pięknego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zaraz po tej wieży mam kartę cesarzowej. To może być sytuacja, w której karty Wam mówią, niech stanie się to, co się stało i teraz czas na to, żeby poczekać na efekty. Poczekaj na to, co przyniesie dana sytuacja. Może to nie będzie jeszcze teraz, ale to czekanie na pewno Ci się opłaci. Z tego wstrząsu wynikną dobre rzeczy. Nawet jeżeli w tym momencie pomyślisz sobie, że Twój świat runął, to przypomnij sobie te dwie karty, te dwie piękne karty, które tutaj się pokazały pod koniec tego miesiąca. A nad wszystkim jeszcze czuwa rycerz kielichów. To może być sytuacja, w której Wy za bardzo idealizowaliście coś lub kogoś. I może właśnie ta idealizacja doprowadziła do tej sytuacji, w której pokazała się ta karta wieży. Także może dzięki temu spojrzycie takim trzeźwym okiem na kogoś, na coś, na sytuację przy Was. Nie załamujcie się. Praca, finanse. Mam tutaj jakieś zatrzymanie już w tych pierwszych dwóch tygodniach, ale ruszycie z kopyta. I to zacznie się od jakiejś wiadomości w trzecim tygodniu czerwca. Coś tam do Was będzie dochodziło. No i potem kończycie kartą mocy. Tak jakby dajecie sobie czas na przeczekanie. Mam wrażenie, że to jest również związane z tą wieżą, która tutaj się pojawiła. Tak, bo to wszystko jest kompatybilne, prawda? Sondujecie grunt, czekacie jeszcze. Okej. Okay. W życiu prywatnym trochę się posypało, ale potem bierzecie los w swoje ręce, budujecie coś pięknego
idziecie z tymi planami w świat, mówicie o tym, tak, rycerz mieczy, przekazywanie informacji i pełną parą wkraczacie w kolejny miesiąc. Także stagnacja, ale też obserwacja, to, że nic się nie dzieje, to nie znaczy, że wy gdzieś tam jesteście w jakiejś hibernacji. Tutaj obserwujecie wszystko na spokojnie i myślę też, że takie zewnętrzne energie dadzą wam spokój w ciągu tych pierwszych 2 tygodni. Tak jakby energie wiedziały i w ogóle to wszystko, co się wokół dzieje, wiedziało, że wy potrzebujecie więcej siły na swoje sprawy emocjonalne i uczuciowe, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast tutaj dadzą wam spokój. A potem, jak już się ogarniecie w tej przestrzeni, no to do przodu ruszycie w pracy i w finansach. W ogóle dużo pracy nad sobą mi się też pokazuje, dlatego że wcześniej karta pustelnika, mam tutaj kartę pustelnika na końcu talii. Dla wszystkich osób, które gdzieś tam się borykały z jakimiś dolegliwościami, z jakimiś chorobami, i te choroby idą już od jakiegoś czasu, od maja, jeszcze wcześniej jeszcze, jest szansa właśnie w tym, na początku czerwca już, na to, aby zażegnać. Albo wam to minie samo z siebie, albo spotkacie na swojej drodze taką osobę, która wam w tym pomoże. Ta królowa denarów to może być kobieta, która zajmuje się uzdrawianiem, ziołolecznictwem, uzdrawianiem również energetycznym. To może być właśnie zielarka na przykład jakaś. Albo taka osoba, która jest reprezentantką medycyny takiej akademickiej, ale jest otwarta na wszelkiego rodzaju takie metody też niekonwencjonalne. Także ta osoba, jeżeli traficie w ciągu tych 2 pierwszych tygodni ze swoimi dolegliwościami na taką osobę i tu też jest dla was rada, żeby właśnie poszukać takiej osoby, to istnieje duża szansa na to, że ona poprzez swoją pracę, poprzez też tak jakby wciągnięcie was w pracę nad tym problemem sprawi, że, no, że poruszycie energetykę, poruszy się to wszystko, z czym się borykacie i za sprawą tej transformacji to minie. Także tutaj dla wszystkich osób, które się też borykają z takimi chronicznymi dolegliwościami, jest taka właśnie rada. Duża praca też nad swoją energią. Pustelnik się tutaj pokazuje. To jest taki miesiąc, w którym też możecie liczyć tylko na siebie i aż na siebie. Bo wy jesteście najważniejszą osobą w swoim życiu. Bo tylko na siebie w tym akurat konkretnym miesiącu możecie liczyć. Może warto niektóre rzeczy zostawić tylko dla siebie. Może warto w jakiś sposób popracować nad swoją intuicją. Tutaj taka rada od kart. Rada, ostrzeżenie, na pewno rada do wszystkiego, co się będzie w tym miesiącu działo i do wszystkich ludzi, którzy w tym miesiącu będą was otaczać, spotkacie tych ludzi, będziecie z nimi rozmawiać. Podchodźcie jak do najlepszego przyjaciela i do sytuacji również, żebyście byli zanurzeni w tym czasie, gdzie no, różne rzeczy będą się działy, w jak najwyższej wibracji. Tak, dzięki temu nie dostaną się do was wibracje niskie, które mogą w jakiś sposób zaburzyć ten proces zdrowienia, który się tutaj pokazał w zdrowiu i w samopoczuciu, które te wibracje mogłyby zaburzyć tę odnowę, która też po tym wstrząsie się pojawiła w relacjach. Ale również tutaj niewskazane jest przyjęcie takich niskich wibracji w to, co się dzieje w waszej pracy. Uważajcie też na informacje, które przekazujecie. Dlatego, że karty radzą,
aby najważniejsze sprawy dla Was w tym miesiącu zostawić dla siebie. Nie omawiać ich z nikim więcej. Ale jednocześnie, jeżeli ktoś będzie chciał z Wami porozmawiać, to Wy bądźcie najlepszym przyjacielem dla tej osoby. Także taka rada dla Was. Trzymam kciuki i do usłyszenia już za miesiąc. Pa, pa.